Cześć, zapraszam Was do lekcji 14 z serii Język niemiecki dla początkujących. Dzisiaj kontynuujemy temat ubrań. Powiemy sobie o dwóch czasownikach, o czasowniku tragen, czyli nosić, i o czasowniku zwrotnym, a zarazem rozdzielnie złożonym, sich anziehen, czyli ubierać się. Powiemy sobie również, opiszemy sobie również strój dwóch postaci. Najpierw jednak odmiana tych dwóch czasowników. Ich trage, ja noszę. Du trägst, ty nosisz. Er, sie, es trägt, on, ona, ono nosi. Wir tragen, my nosimy. Ihr tragt, wy nosicie. Sie, sie tragen, oni noszą. Pan, pani, państwo noszą. I czasownik sich anziehen. Ich ziehe an, ja ubieram. Czyli nie mamy tutaj się, możemy dorzucić ich ziehe mich an i wtedy przetłumaczymy to jako ja ubieram się. Du ziehst an, ty ubierasz. Er, sie, es zieht an, on, ona, ono ubiera. Wir ziehen an, my ubieramy. Ja zieht an, wy ubieracie. Sie, sie ziehen an, oni ubierają. Pan, pani, państwo ubiera, ubierają. Powiedzmy sobie zatem przykładowe zdanie z czasownikiem tragen, wykorzystując nasze ubrania, które poznaliśmy ostatnio. Ich trage eine Jacke. Czyli ja noszę kurtkę. Ich trage eine Jacke. Powiedzmy sobie zdania z czasownikiem sich anziehen. Tego czasownika możemy użyć jako czasownika zwrotnego, czyli na przykład ja ubieram się ładnie, ciepło, albo możemy użyć tego czasownika bez zaimka zwrotnego. I po prostu może być ja ubieram kurtkę, czapkę, spodnie, czyli tak jak w języku polskim. Możemy użyć tego czasownika jako zwrotnego, ale zarówno możemy użyć tego czasownika bez zaimka zwrotnego. No i oczywiście czas na przykłady. Ich ziehe eine Jacke an, czyli ja ubieram kurtkę, lub ich ziehe mich warm an. Ja ubieram się ciepło. Po poznaniu tych dwóch czasowników niezbędnych przy tematyce związanej z ubraniami, chciałabym, żebyśmy opisali sobie dwie przykładowe postaci. Opiszmy zatem osoby znajdujące się na tym obrazku. Das ist das Mädchen und das ist der Junge, ja? Das Mädchen, czyli es, albo po prostu jeśli to jest die Frau, kobieta, to wtedy sie, ona. Sie trägt blaue Hose, ja, und ein grünes T-Shirt. Sie hat dunkle Schuhe und eine schwarze Tasche. Przetłumaczmy sobie zatem ten opis. Ona nosi niebieskie spodnie i zielony t-shirt. Ona ma ciemne buty i czarną torebkę. Opiszmy sobie teraz chłopca. Er trägt grüne Sportschuhe. Ja. Eine kurze schwarze Hose, ein Karohemd und die Sonnenbrille. Przetłumaczmy sobie również ten opis. On nosi zielone sportowe buty, krótkie czarne spodenki, koszulę w karo i okulary przeciwsłoneczne. I to wszystko na dziś. Oczywiście po tej lekcji czeka na Was zadanie domowe, które koniecznie odróbcie i napiszcie swoje propozycje w komentarzach pod tym filmikiem. Zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania mojego kanału, a kolejna lekcja oczywiście już za tydzień.